Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Transport Fever. W dzisiejszym odcinku myślę, że będziemy kontynuować dobicie naszych 10 bilionów na koncie. Mamy spłacone wszystkie pożyczki, no i myślę, że dzisiaj też porozmawiamy sobie na różne tematy. Przykładowym tematem może być, odpowiedzmy sobie na pierwszą rozgrywkę, może być to, że McDonald's wprowadził opłatę za kubki jednorazowe w wysokości 30 groszy za sztukę. Według mnie to jest jakby, no wiadomo, dyrektywa Unii Europejskiej została wprowadzona, każda firma musiała się jakby do tego dostosować w swoim czasie, tak samo jak te przeklęte, odkręcane nakrętki do butelek, które, no wiadomo, że każdy odrywa, nikt się jakby, każdego to denerwuje, nikomu to niepotrzebne tak naprawdę. I tak, tutaj się widzę, że chyba trochę linia pierwsza, tak żeby to wziąć, odblokować, tak przesunąć ją może obok, zrobić, powinno być lepiej, więc no zróbmy to od razu. No i tak, odpowiedzią McDonalda było to, że możemy sobie teraz albo przyjść z własnym kubeczkiem, albo kupić ich kubeczek, no ewentualnie zapłacić te 30 groszy i pić z tych ich jednorazowego. No ale no wiadomo, nikt nie będzie zwracał uwagi chyba na te 30 groszy. To nie jest jakiś wielki majątek. Część może osób faktycznie kupi te kubeczki, no a reszta no będzie faktycznie płacić te 30 groszy. Myślę, że mało kto przyjdzie ze swoim kubeczkiem, patrząc na to, że to jest, są tam jakieś wytyczne do tego, że nie może być to kubeczek z szkła, z ceramiki albo porcelany. Musi też spełniać takie wymagania jak odpowiednią pojemność czy przystosowanie na przykład do przechowywania napojów ciepłych. No i faktycznie musi to być kubek jakiś albo nie wiem, termos, do którego będziemy w stanie, z którego będziemy w stanie pić. No i tak, ogólnie patrząc na to, że widziałem już te kubeczki wielorazowe, mi się bardzo podobały, myślę, że kupię. To jest koszt jednego kubeczka, to jest 15,90 do napojów zimnych i ciepłych, natomiast do deserów takich jak flary jest to koszt 9,90. Ciekawe, skąd taka różnica w cenie. No ale cóż, tak sobie wprowadzili, tak myślę, że będzie dobrze. W KFC za to są jeszcze dodatkowe opłaty za torby jednorazowe, papierowe. No ale cóż, ciekawe, czy wprowadzą jakieś opłaty odnośnie opakowań. No ale nie wiem, czy to będzie miało jakikolwiek sens, żeby wprowadzić opłatę odnośnie opakowań na kanapki. Co, McDonald's sobie zrobi swoją linię jakichś specjalnych plastikowych, wielorazowych opakowań na kanapkę, także każdy będzie mógł przyjść ze swoim opakowaniem. No nie wiem, ciężko mi się to widzi. No ale cóż, żyjemy w świecie, jakim żyjemy, no i musimy sobie jakoś radzić, tak? Ta linia 14 to jest ta linia, tak? Myślę, że że tą linię będzie można jakoś ogarnąć, żeby zrobić jakąś linię kolejową odnośnie tego, bo to jest masakra, jeżeli chodzi o transportowanie tego wszystkiego. To zróbmy to w ten sposób, tak? I zróbmy tutaj towarowa, może długość peronu i to będzie ten. Duża prędkość, połączenie z drugą ulicą niepotrzebnym, albo zróbmy 120 na 320. Nie udało się, albo tutaj się udało, dobra. Liczba torów, może 2. Dobra, jak najbliżej tego zróbmy. No i teraz tutaj będzie trzeba zrobić połączenie. Zrobimy może z tej strony, odprowadzimy. I tak samo, tylko że no, drugą stronę. No ale tutaj już coś nie chce się uda wyrównać teren. Niestety. Jak to wygląda? No faktycznie ciężko będzie. Może spróbujmy sobie jakoś obniżyć tutaj tą górkę. Ciężko będzie obniżyć. Chociaż jakoś idzie. To jeszcze jakoś obniżyć. Tutaj wyrównać to wszystko. Zobaczmy teraz. Nie, nadal nie. A, bo to jest za nisko teraz. To w drugą stronę powinno wyjść w ogóle. To powinno pójść jako podniesienie terenu. Zobaczmy.
Zobaczmy. Jak tam bardzo jeszcze trzeba podnieść? No mniej, ale w tę stronę, no to będzie trzeba jeszcze tutaj podnieść. Myślę, że w pewnym momencie już się samo po prostu dopasuje. Tylko trzeba podnieść w jednym miejscu. Dobra, jak tam? Nadal się nie udało. Gdzie to tam bardzo brakuje? Na końcówce, dosłownie. Weź tu podnieś. Tutaj, w tym miejscu, oto, dobra. I zobaczmy, nie to, tylko to. No już w niektórych miejscach, ale nadal bardzo potrzeba. Tutaj, w tym miejscu. No i zobaczmy. Nadal nie chce się wziąć. Wyrównać teren. Dobra, tutaj teraz spróbujmy. Okej, no jak teraz nie pójdzie, to się chyba poddaje. Albo teraz, czekaj, czekaj, może teraz weźmiemy tym pędzlem, wyrównamy to wszystko. Jak nadal nie chcesz współpracować, no dosłownie trochę brakuje. Nie chcesz tego sobie już sam dobudować. A czekaj, może stąd jakoś. Jest jakaś śmieszna górka. A czekaj, jeszcze jedna opcja jest, żeby może stąd poprowadzić jakoś. Nadal nie. A jakby to była po prostu dwusetka. On nadal nie chce się wyrównać. No i to tylko w tym miejscu jest tak najbardziej przeszkadza. Udało się wyrównać terenu. Przecież już wyrównałem. Zróbmy tak. Wyrównajmy to wszystko. Dobra. No jak teraz? O dobra, to może się uda ten. Dobra, udało się jakimś cudem. Teraz będzie trzeba to poprowadzić. Na szczęście mamy 163 miliony na koncie. I tak, ciekawe, czy McDonald's wprowadzi jakieś dodatkowe jeszcze opłaty odnośnie tego wszystkiego. Mi się wydaje, że no, może próbować, ale to wszystko zależy tak naprawdę od konsumentów. Uda nam się tak poprowadzić oraz, czy no niezbyt? Było coś za 14 milionów brać w ciemno, z której to idzie, z prawej czy z lewej? Z prawej. No dobra, biorę w ciemno. 14 milionów stać mi, że tak powiem. Ile mamy no teraz? No, na minus lekko wyszliśmy, no ale to wszystko przez to, że wydałem właśnie no 14 milionów. I tak. No jak mówiłem, myślę, że kupię sobie ten wielorazowy kubek do Maca. To wyliczę, chyba szybkie wyliczenia, 15,90 za kubek, 30 groszy, tak z 50 chyba parę razy będzie trzeba kupić ten napój faktycznie, żeby ten kubek jakkolwiek się zwrócił. No ale dla osób, które są w miarę często w McDonaldzie, to może być to naprawdę dobre rozwiązanie, byle no czyścili faktycznie ten kubek i mieli go zawsze przy sobie. No ale też wiadomo, jak z tym bywa, no nie da się zawsze ogarnąć tego, żeby mieć go przy sobie. Dobra, tutaj kupimy 2, 3, 4, 5, 6 i to chyba będzie trzeba też co tam doprowadzić. A, no ziarno, no ale 6, 8, 9, no i faktycznie do tego ziarna przeznaczymy no tylko kilka wagonów. Ile tam? 320 było te? No to resztę tym weźmiemy chyba. W ten sposób. Nowa linia będzie stąd do
jedzie. Zobaczymy, jak wyjeżdża. Halo? Jedziesz. Może stąd by się udało, chociaż nie, to jest strasznie krótki dystans, to chyba się nie opłaca. Tak, linia 14 będzie chyba można odesłać te już wszystkie pojazdy do 14, 14 linia. 14. Weź odeślij wszystkie pojazdy do zajezdni. Linię usuniemy. I tak, na którą linię będzie można było odesłać te pojazdy tak naprawdę? O, tutaj się strasznie teraz kurkuje linia 8. No to na linię 8 też będzie można jakiś pociąg zaraz zrobić. No ale myślę, że część pojazdów będzie można odesłać na linię 4 z tego co tutaj jest. A może wszystkie nawet. Linia 4 zróbmy. Poczekajmy teraz te wszystkie. Jak wygląda nasza najlepiej zarabiająca linia? To jest linia 10, to jest strasznie dużo, jak na to, jakby na to spojrzeć. Tutaj już jest linia 9 na plusie, a tutaj linia zaraz pewnie będzie kursować tak naprawdę. I zobaczymy. A i tutaj potrzebujemy jeszcze wagony na ten plastik tak naprawdę, więc no chwilka, moment. Linia 16, zróbmy szybką podmiankę. To będzie ten. Zróbmy wagony te tak do 200. Na plastik tak do 300. No i no wymień teraz. Z dużo nas to nie będzie kosztować, no ale jednak. I tak, to myślę, że można już usunąć. I tutaj się też zmniejszy trochę ruch. No i tutaj się też straszny tłuk zrobił, więc no będzie trzeba zrobić jakiś pociąg stąd. Ostatnio też była taka sytuacja, że nasza wielka gwiazda polskiego, jakby polskiej sceny podnoszenia ciężarów, Mariusz Pudzianowski, nagrał, że wyjeżdża kibicować naszym Polakom na Euro. Co oczywiście wiemy, jak nasi Polacy skończyli na Euro. Nie chcemy chyba raczej głośno o tym mówić, bo to naprawdę dramat jest. No ale jedni mówią, że to po prostu wynik tego, że byliśmy w grupie śmierci. Jakoś mi się nie wydaje, że to o to chodzi. No ale każdy będzie mówił to, co uważa. Według mnie moglibyśmy to jakoś lepiej rozegrać. No ale tylko moja, każdy będzie trenerem w tym momencie, tak? Dobra, może nie aż tak, chociaż trzeba będzie tak wysoko, żeby przenieść. Co się podobno okazało, że ta inicjatywa Mariusza Pudzianowskiego była tak naprawdę to, że on zrobi jakąś akcję marketingową dla Bukmachera. No cóż, na pewno mu wyszło, bo każdy teraz o tym mówi. Bukmacher myślę, że też zadowolony o tym, że mówią głośno o... Więc pieniądze nie poszły w las, bo wiadomo, no każdy musi z czegoś żyć. A co, ja nie zbudowałem ostatecznie tutaj z tej stacji. Dobra, 200 będzie tylko. Dokładnie stąd. I będzie prawym, jakby z prawego wypuszczone. Dobra, w sumie git jest. Tak, będzie trzeba teraz zajezdnię wybudować. No i cóż, może zadziała według zasady, nieważne jak mówili, ważne żeby mówili. Jakoś tak to chyba szło. No, no jakby nie patrzeć, tak mu to wyszło. Więc tylko chyba pogratulować. Tego, że no jakkolwiek się udało to zrobić. Tak, myślę, że tak z dwie cysterny do tego, żeby transportować paliwo. Dużo tych, żeby transportować maszyny, narzędzia i towary, no i też materiały budowlane będzie fajnie tym przetransportować. Linia będzie stąd do tąd. No i myślę, że będzie można po prostu zastąpić nie ósmą w ten sposób, no ale mamy tu jeszcze pojazdy, wyślemy je na linię czwartą. No cóż. Co dojeżdża ten pociąg? Zabrał coś? No jeszcze nie. No ale dostał już zakłady sygnał, że no można brać to. No i będą korzystać. I tak linia 8. Myślę też będzie trzeba powoli im usuwać, mimo tego, że no przynosi spory profit, to na linii 8 są tylko dwa pojazdy.
Boże, dobra, no to wyślij do zajezdni, usuń linię. To jest nadjeżdżające, dobra. No ale wyślę was od razu na linię morze. Tutaj, która jest? 13. 13. I dla ciebie będzie też linia 13, kolego. Więc proszę jechać. No i tutaj już się zaczęło. No ale powinni chyba to jakoś rozładować. Dadzą radę, mi się wydaje. Dobra, super. Załapało wszystko. Pociąg pełny. No i cóż. Stąd jakoś się transportuje. Tutaj się trochę odciążyło. Jest super. Tutaj teraz będzie strasznie dociążone na linię, którą? Drugą. Dobra, coś się wymyśli. Skąd by poprowadzić? Może stąd jakoś? Tylko trzeba by... Może tutaj jakoś sięgnie? Albo nie stąd. Czekaj, jakby ulepszyć połączenie. To jest z która strona? Skąd będzie to połączenie? Z prawej strony, weź zastosuj. Jak to połączenie wygląda? No to nie jest to połączenie, co bym chciał. Dawaj, tak. Dobra, weź ulepsz i to chyba będzie z lewej strony. Tak. Zastosuj. Co tu się stało? Zawróć może? Dobra, chwilowo cię podłączę, ale zaraz będziesz odłączony. Jedź, wyjedźcie stąd jakoś. No, żegnajcie. No nie wiem, czy to się uda. Tak, i będzie trzeba jakoś tutaj. O, chyba było coś, czy mi się wydawało. Tutaj by było. Dobra, niech będzie. Jakkolwiek. Linia druga prowadzi do tąd. No to trochę średnio. Jakoś tak okrężnie wybudować. Bo raczej się nie wybuduje przez to. Można by spróbować teoretycznie jakoś tak ominąć to wszystko. Trochę mi się nie podoba, że to daje 130. Niech będzie tutaj, że przejedzie sobie 136. Tutaj będzie 300. Gdzie by tutaj zrobić? To jest taki centrum tego wszystkiego. No tutaj, no to jak się zmieści, no to bym najchętniej wybudował tutaj. Wyrównanie terenu siedzi. Jakby to tak przepchnąć maksymalnie w tę stronę, to nadal nie da rady. Tutaj trzeba by drastycznie obniżyć ten teren. Jak teraz? Nadal się nie udało, bo jeszcze tutaj coś. Jak teraz? No, nadal słabo. Jeszcze trzeba. Pokaż, jak to wygląda. Spróbuj teraz to jakoś wyrównać ładnie. Dobra. I będzie to. Super, udało się. To można wyłączyć. No ale zaraz minie 20 minut odcinka. Bardzo bym chciał wszystkim podziękować za oglądanie tego odcinka. Zachęcam do komentowania, oglądania poprzednich odcinków i następnych z danej serii. Dziękuję, no i cześć.